Wiemy już, że trzy punkty jednoznacznie definiują trójkąt. To znaczy, że jeżeli wybiorę sobie trzy jakieś punkty, dowolne punkty, to jeżeli powiemy, że te trzy punkty są wierzchołkami trójkąta, to taki trójkąt jest tylko jeden. Niech to będzie trójkąt A, B, C. W ostatnich paru filmach dowiedzieliśmy się również, że dla trójkąta ABC. Możemy zdefiniować punkt, który nazwaliśmy środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie. Jest to punkt, który jest równo odległy od każdego z trzech wierzchołków. Sposób, w jaki możemy ten punkt znaleźć, to narysowanie symetralnej każdego z boków trójkąta. I punkt, w którym te trzy symetralne się przecinają, a pokazaliśmy poprzednio, że przecinają się zawsze w jednym konkretnym punkcie, ten punkt to środek okręgu opisanego na trójkącie. To jest symetralna boku AB, to jest symetralna boku BC, to jest symetralna boku AC. Wszystkie one są prostopadłe do swoich konkretnych boków, i każda z nich dzieli swój odpowiedni bok na połowy. Ten odcinek od punktu B do punktu przecięcia ma taką samą długość jak ten od punktu przecięcia do wierzchołka A. Od A do tego punktu jest tak samo daleko od, jak od tego punktu do C, i stąd dotąd jest taka sama odległość jak stąd dotąd. I punkt przecięcia, nazwijmy go O, to środek okręgu opisanego na tym trójkącie. To takie szybkie przypomnienie. Mamy te trzy punkty jednoznacznie określony trójkąt i w tym trójkącie jednoznacznie określony punkt środek okręgu opisanego który jest równo odległy od wszystkich trzech wierzchołków trójkąta ta odległość to promień okręgu opisanego na trójkącie odległość OA jest równa odległości OC i jest równa odległości OB OA równa się OC równa się OB promień okręgu opisanego i nauczyliśmy się podczas naszych pierwszych rozmów o okręgach, że jeżeli wybierzemy sobie jakiś punkt, dowolny punkt, i jeżeli znajdziemy wszystkie punkty równo odległe od tego punktu, to te wszystkie punkty tworzą okrąg. Na przykład tu mamy jakiś punkt, dowolnie wybrany z płaszczyzny punkt. I jeżeli określimy też długość promienia i znajdziemy taki zbiór punktów na tej dwuwymiarowej płaszczyźnie, że są one równo odległe od tego punktu, Odległe o długość promienia, to taki zbiór punktów to okrąg. Tak właśnie jednoznacznie definiujemy okrąg. Na tej samej zasadzie, jeżeli zaczniemy od punktu O i znajdziemy wszystkie punkty odległe od punktu O o długość promienia, to jednoznacznie w ten sposób określimy okrąg. Taki okrąg będzie zawierał wszystkie trzy punkty A, B i C, wszystkie trzy wierzchołki trójkąta. Bo te trzy punkty są również odległe o długość promienia od punktu O, dlatego należą do okręgu. Tak mniej więcej wygląda ten okrąg opisany na trójkącie. To, o czym mówiliśmy przez ostatnie trzy minuty, to była powtórka, ale chciałem Wam pokazać jeszcze raz całkiem ciekawy pomysł, jakim jest opisanie okręgu na trójkącie. Czyli, jeżeli wybierzemy sobie trzy punkty, to określają one jednoznacznie trójkąt. Muszą to być oczywiście punkty niewspółliniowe, nie leżące na jednej prostej. A dla każdego trójkąta można jednoznacznie określić punkt przecięcia symetralnych jego boków i odległość tego punktu od wierzchołków trójkąta. Czyli dla każdego jednego punktu na płaszczyźnie i jakiegoś wybranego promienia można określić zbiór punktów równo odległych od tego punktu o ten promień i to nam jednoznacznie definiuje okrąg. Przećwiczyliśmy całe to konstruowanie dowolnego trójkąta, potem punktu przecięcia symetralnych jego boków i potem jednoznacznie wynikającą z tego długość promienia, żeby pokazać, że jeżeli wybierzemy dowolne trzy punkty na płaszczyźnie, to w ten sposób jednoznacznie określamy jeden konkretny okrąg. Przez trzy punkty może przychodzić tylko jeden okrąg. Tak samo jak trzy punkty jednoznacznie określają konkretny trójkąt, tak samo trzy punkty jednoznacznie określają okrąg. Dwa punkty nie wystarczą. Jeżeli narysujemy sobie dwa punkty, to możemy narysować nieskończoną liczbę trójkątów przechodzącą przez te dwa punkty. Jeżeli to są dwa wierzchołki trójkąta, to trzeci wierzchołek mogę narysować gdziekolwiek. Możemy na przykład narysować taki trójkąt przechodzący przez te dwa punkty, albo taki, albo taki. I każdy z tych trójkątów będzie miał swój punkt przecięcia symetralnych boków i swój promień okręgu opisanego na trójkącie, i każdy z tych okręgów będzie inny. Ten trójkąt będzie miał taki okrąg opisany na nim, ten taki. I tak dalej. Na tym przykładzie widać, że dwa punkty to za mało. Potrzeba trzech punktów. Trzy punkty jednoznacznie definiują. Trójkąt, a na takim trójkącie jednoznacznie możemy opisać okrąg. To wszystko jest dosyć ciekawe, ale możemy zadać pytanie odwrotne. Jeżeli mamy jakiś okrąg opisany na jakimś trójkącie, to czy środek tego okręgu jest zawsze punktem przecięcia symetralnych boków tego trójkąta? Zastanówmy się. Nawet jeżeli intuicja coś nam podpowiada, to czy potrafimy udowodnić to czysto matematycznie albo geometrycznie? Albo może wybierzmy jakiś mało intuicyjny przypadek i sprawdźmy, co nam powie o nim geometria. Tu mamy okrąg, tu jest jego środek. Jeżeli narysuję teraz dowolny trójkąt, którego wierzchołki leżą na tym okręgu, to czy ten środek okręgu będzie jednocześnie punktem przecięcia symetralnych boków tego trójkąta? Narysujmy może jakiś zupełnie zwariowany trójkąt. Może taki, żeby środek okręgu leżał zdecydowanie poza tym trójkątem. Na przykład tak. Wszystkie trzy wierzchołki leżą na okręgu. Na pierwszy rzut oka możecie powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, żeby w tym punkcie przecinały się symetralne boków. Przecież ten punkt leży za daleko od tego trójkąta. Ale musimy pamiętać, że ten punkt jest równo odległy od każdego z punktów okręgu. Każdy z punktów okręgu jest tak samo odległy od jego środka, czyli od tego punktu. Ta odległość to promień okręgu. Wierzchołki trójkąta również leżą na okręgu, więc również są odległe o długość promienia od tego punktu. Ta odległość to promień, ta odległość to promień i ta odległość to też promień. Jeżeli ten punkt jest równo odległy od tego punktu i od tego punktu, bo tu jest promień i tu jest promień, czyli jedna i druga odległość to r. W poprzednim filmie udowodniliśmy, że punkt, który jest równo odległy od tych dwóch punktów, Musi leżeć na symetralnej odcinka, którego to są końce. Ten punkt leży na symetralnej tego odcinka. Tu jest kąt prosty. Symetralna dzieli bok trójkąta na pół, czyli te dwa odcinki są równej długości. I taką samą konstrukcję możemy przeprowadzić dla tego boku. Nazwijmy wszystkie te punkty, będzie prościej. Środek okręgu O, wierzchołki trójkąta A, B i C. Punkt O jest odległy o R zarówno od punktu A, jak i od punktu B. Musi więc leżeć na symetralnej boku AB. To jest symetralna. Te odcinki są równej długości. Tu jest kąt prosty. I na koniec O jest tak samo odległe od A i od C. Bo punkty A i C obydwa leżą na okręgu. Są odległe od O o R. Czyli punkt O leży również na symetralnej boku AC. Tu mamy symetralną. I ciekawa rzecz się pojawiła. Te trzy symetralne zdecydowanie przecinają się w jednym punkcie, w punkcie będącym środkiem okręgu opisanego na trójkącie, ale ten punkt leży poza trójkątem. No i znowu okazało się, że trzy symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie i że rzeczywiście punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie. Czyli jeżeli narysujemy dowolny okrąg i wybierzemy dowolne trzy punkty na tym okręgu, i narysujemy trójkąt, którego te trzy punkty są wierzchołkami. To środek tego okręgu będzie punktem przecięcia się symetralnych boków tego trójkąta. Na tym rysunku punkt przecięcia symetralnych leży poza trójkątem. Ale jak się okazuje, nie ma to znaczenia. Środek tego okręgu będzie również punktem przecięcia się symetralnych takiego trójkąta albo takiego trójkąta. Środek okręgu zawsze będzie punktem przecięcia się symetralnych boków trójkąta którego wierzchołki leżą na tym okręgu. Wiemy to, bo środek okręgu jest zawsze równo odległy od wszystkich punktów okręgu, również od tych, które są wierzchołkami trójkąta.